Witamy się z Państwem z Mercedes-Benz Stadium w Atlancie, gdzie już niebawem rozpocznie się mecz. Ze stanowiska komentatorskiego kłaniają się Jacek Laskowski i Dariusz Szpakowski. Już za chwilę kolejny w tym sezonie mecz w rozgrywkach Division Rivals. Zapowiada nam się kawał dobrej piłki, Jacku. Ja sam, Darku, nie mogę się doczekać rozpoczęcia meczu. Myślę, że będziemy świadkami emocjonującego widowiska. N'Golo Kanté. Co teraz wymyśli? Czy będzie prowadzenie? Jest! Pierwsza bramka w tym meczu! Myślę, że ten gol to nie jest jeszcze ostatnie ich słowo, a i przeciwnik nie w ciemię bity. Będziemy tu jeszcze świadkami ciekawych wydarzeń. Popatrzmy jeszcze raz, ile tutaj przebiegł. Obrońcy niezdolni byli go zatrzymać. Popis indywidualnych umiejętności zwieńczony bardzo ładnym golem. Takie rajdy nie zdarzają się na co dzień. Oglądaliśmy pierwszą bramkę w tym meczu. Jest 1-0. Gabriel Jesus. Brawa za to przejęcie w polu karnym. Havertz. Kanté. Wspaniała okazja Kantego. I w ostatniej chwili uratował drużynę. Po profesorsku się zachował. Ależ wybronił to Ter Stegen. Krótko rozegrany róg. No, chyba nie do końca o to mu chodziło. Mané. Jest szansa na dogranie. Niezła okazja do kontry. Patrzy, czy ktoś nie jest lepiej ustawiony. Mówiąc delikatnie, nie był to najbardziej udany kontratak. Za chwilę wznowią z autu blisko pola karnego. Neymar. Zobaczmy, co zrobi. Przeciął to podanie. Ależ teraz luka na skrzydle. Nelson Semedo. No, udało mu się uwolnić spod opieki. Zostawił obrońców w tyle. Świetna sytuacja. Ależ wyciągnął tę piłkę. Jestem naprawdę pod wrażeniem. Pomruk niezadowolenia na trybunach. Ewidentnie kibice liczyli na rzut karny, ale sędzia zdecydował inaczej. Kylian Mbappé. Dobrze odczytał intencje rywala. No i mamy przywilej korzyści. Niektórzy sędziowie zbyt wcześnie przerwają grę. Przy piłce utrzymuje się Kanté. Może zdecydować się na strzał. Piłka odbija się od słupka. Wraca na boisko. Nie ma bramki. Wyjaśniona sytuacja, ale przed chwilą było naprawdę gorąco. Wciąż nie mogę uwierzyć, jak to mogło nie wpaść, ale piłka tylko odbiła się i wyszła w pole. Teraz już koniec tej akcji. Trzeba to dobrze rozegrać. Ale znakomicie rozgrywają. Sané! Ofiarny blok. Kylian Mbappé. Ale wspaniała akcja, co z niej wyniknie? Tak jest, rzut karny. I mamy gola z rzutu karnego. Jest remis. Czekamy na rozwój wypadków. Havertz. Cierpliwie teraz konstruują akcję, nie dają rywalom przejąć piłki. I piłkę przejmują rywale. Będzie teraz wyrzut z autu. Nelson Semedo. I Roberto Carlos. Neymar próbował, ale kończy się stratą. Ach, wydawało się, że a jednak przejął. No, może być groźnie. Mané. Obrońca dobrze odczytał zamiary przeciwnika. Messi. Dobrze, ucieka obrońcom.
Tak, mamy bramkę, proszę Państwa. Dla takich chwil ogląda się mecze. Ale spech! Sędzia liniowy daje znak, że jednak był spalony. No, spokojnie, bramkarz teraz wybija daleko. Coś może się z tego rozwinąć. Zobaczymy, co teraz zrobi. Ależ przechwyt, pięknie! Jest dobrze ustawiony, co zrobi? No brawo, świetne wyjście z wody. Czy będzie prowadzenie? Dobrze zachował się bramkarz. Widać, że zależy im tu na prowadzeniu, Darku. Tym razem powstrzymała ich świetna interwencja. Świetnie teraz dostrzegł partnera. Trafił niestety do własnej bramki. Przykra sprawa, ale i tak bywa. Muszą się zebrać po tej utracie bramki samobójczej. No, z tego miejsca można strzelać. Neymar. Dobry odbiór, ale piłka wychodzi poza boisko. I tak oto tracą piłkę. Sadio Mane. To był ważny odbiór. N'Golo Kanté. N'Golo Kanté z powrotem przy piłce. Havertz. To musi być gol! No, mogą teraz skarcić rywali. Trzeba kuć żelazo, póki gorące. Niechlujnie rozegrali tę kontrę. Zbyt łatwa strata. Dobry odbiór Ronaldinho. Wrzuca piłkę nisko w pole karne. Zaraz może być remis. Gol! Mamy wyrównującą bramkę. Spotkanie nabrało rumieńców. Oba zespoły pokazały już, co potrafią w polu karnym rywala. Teraz czekamy na odpowiedź, a z nami pewnie wielu kibiców. Zdobycie wyrównania tuż przed przerwą dodaje skrzydeł, za to strata bramki do szatni to nic przyjemnego. Cały wysiłek z pierwszej połowy anulowany. No, po tym pięknym golu mamy remis. Ładny mecz i wielkie emocje. Neymar kontroluje grę cały czas przy piłce. Okazja na dośrodkowanie. Zobaczmy, co zrobi teraz Lionel Messi. Bramka! Obejmują prowadzenie, chociaż trzeba przyznać, że w przekroju dotychczasowej gry byli raczej słabszym zespołem. Tak to już jest w futbolu, że na koniec liczą się tylko strzelone gole. Wynik 3-2 nie gwarantuje końcowego zwycięstwa. Do przerwy 3-2. Myślę, że na tym nie poprzestaną. Ciekawa będzie druga połowa. Jaki jest twój komentarz do występu Messiego do przerwy? Dobrze zagrał w tych pierwszych 45 minutach. Długo nie mógł się wstrzelić, ale ostatecznie zdobył do szatni bramkę dającą prowadzenie. Właśnie, arbiter rozpoczął drugą połowę spotkania. Uciekł obrońcom. Mbappé! Na pas. Gol! Kolejny do kolekcji. Mają już dwie bramki przewagi. Nie jest to może jeszcze pewne zwycięstwo, ale coraz bardziej się do niego przybliżamy. Tak trzymać! Jeśli się ma ciąg na bramkę, instynkt strzelecki jak ten zawodnik, to można liczyć na wiele takich goli. Tak, ale bramkarz miał trochę pecha. Obronił pierwszy strzał, ale na dobitkę poradzić już nie mógł. Okazja, ale przejmuje piłkę w polu karnym. Znakomicie teraz rozczytał zamiary przeciwnika i inteligentnie przechwycił piłkę. Mogą teraz zaskoczyć obronę szybkim wyjściem. Gabriel Jesus. Gabriel Jesus! Okazja! Kontra, palce lizać! Wykończenie też, niczego sobie! Tylko na to czekali, mają w składzie szybkich piłkarzy, którzy w takiej grze czują się jak ryba w wodzie.
Zgodzą się Państwo, że jest to bardzo jednostronne spotkanie. Słynie z dokładnych podań i nie inaczej jest dzisiaj. Dobry, skuteczny odbiór. I Hummels spokojnie przecina podanie. Mané. Udaje mu się zabrać piłkę bez faulu. Po przejęciu jest ładnie pomyślane. No brawo, ładne, prostopadłe podanie. Tak, to jest bramka, proszę Państwa. Niesamowite emocje na trybunach. I to jest, proszę Państwa, hat-trick, niesamowita skuteczność w dzisiejszym meczu. Nastawili się dzisiaj na atak i rywale nie mają kompletnie nic do powiedzenia. Cały czas biegnie z piłką. Sędzia każe grać dalej. Uwaga, strzał! Ter Stegen wyciągnął się jak struna. Ależ pokazał klasę tą interwencją. Krótko rozegrali ten ruch. Sané podawał, piłka przechwycona. Mogą ich teraz skontrować. Sytuacja wciąż groźna. Zbyt czytelnie rozegrany ten szybki atak. Rywale przerwali akcję. To ryzykowne, może być groźnie. Tak, Mbappé umieszcza piłkę w siatce. Wspaniale się teraz zachowuje.